Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farm Sensor 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście flet na osadzie, odcinek kolejny. Dzisiaj sprzedaż plonów. Dzisiaj robimy sprzedaż plonów i zimowe. Wrzucę sobie bieg, może nie jedynkę, ale trójkę. Kabli pewnie nie ma, co? Nie, no niby są. Czemu on tak ciężko ma? Serio, tylko 7 na godzinę. No i dobra, wysypujemy tutaj swoje plony, czyli jęczmienia 8 ton na 2 kursy i rzepaku 3500. Wpierw pojadę sobie z rzepakiem. No i dobra, ogień. No i nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, minut. Bo dzisiaj będzie nowy nabytek. Dzisiaj będzie nowy nabytek, ale to spokojnie, zanim nowy nabytek, to jeszcze trochę czasu. Prawdopodobnie wydam całe swoje pieniądze na ten nowy nabytek, więc. I ciekawe, czy mi jeszcze starczy kasy w ogóle z tego wszystkiego. Oczywiście ma płata osada, jakby ktoś pytał. I tak się zastanawiam, czy nie wziąć sobie. W sumie nie wiem. Bo myślę, co w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku siano by się przydało robić. I postawić ten stóp. Ale dobra, to. Nie o. Jadę. Dobrze, jadę dobrze. O, tu trochę będę zajechać w tom i z powrotem. Oczywiście drugi kurs 60 zrobimy. Albo trzeci, zależy. Jak kto woli. Bo jak już jestem 30, to od razu 30 się przejadę. No, z nowym nabytkiem będzie 7 jeździć. I szaferka sobie przetestujemy wreszcie. I nie będzie to rożytych, bo rożytych nie. No i jutro. Jutro jest piątek, więc jutro Felsbrun. Jutro będzie ciekawy odcinek Felsbruna. Tak mi się wydaje, że ciekawy. Bo będą żniwa. Nie będę ukrywał. Będą żniwa. Ale chyba zrobię to jako w formie timelapsa. No bo naprawdę już niedużo tam zostało tego Felsbruna, a ja też nie chcę zbytnio poza odcinkami siedzieć, więc wolę sobie nagrać z tego timelapsa ze żniw i wtedy może nawet kolejnego timelapsa z siewów. No, kolejnego timelapsa z siewów, więc już by wtedy miał żniwa i siewy zaliczone. I wtedy na wiosnę bym się spotkał z wami na tworzeniu pola i siewami. Tworzenie pola i siewy, tak? No bo ja chcę tego Felsbruna skończyć. A czy się w maju to uda? Nie wiem. Ale w czerwcu na pewno będzie zakończenie. To już pisałem do kolegi, że nie w czwartek, w czerwcu zakończenie. No jest 122 odcinki, 123 w sumie. Bo jutro jest 123. Ale to nie chodzi mi o liczbę odcinków, tylko o to, że czas, no już 3 lata, tak? Dzisiaj jest wtorek 16 maja, a 1 maja? Chyba tak. 2020 roku był pierwszy odcinek Facebooka, no to bez przesady, no. Trzeba skończyć wreszcie tego Facebooka, tak? Też bym mógł jechać w prawo i bym dojechał, ale jadę asfaltem. No, dzisiaj nowy nabytek, więc fajnie. A, dobra. Już się zastanawiałem, czy ja dobrze kupiłem. Ale chyba tak, dobra, już więcej kupiłem. Niestety zagram trochę nierealnie. Ale to zobaczycie za chwilę. Dlaczego? Bo będę musiał wrzucić sobie. A nie będę mówił. Oj, a nie będę mówił, co? No i dobra, wezmę sobie trochę tej jęczmienki, jak to Adam zawsze mówi. Dobra, nie chcę się z tym bawić. Robię tak, starą, dobrą metodą.
To było fest nierealne zagranie, ale to jeszcze nie. W sumie to jest bardzo nierealne takie przedstawienie sobie przyczepy ręką, no ale. Dobra, 6300. No, falą woda, ale jak chcę zobaczyć, ile mam minut? 5. Dobra, to zrobię tak. Pokładę siódkę, wrzucę bieg. Zakres drugi i ogień. Ale nie, chodziło mi o to, że. Że nowy nabytek czeka. A ja też nie chcę zbytnio tego odcinka przedłużyć, no bo tutaj nic ciekawego nie ma, tylko sprzedaż. No i w sumie ten nowy nabytek to jest coś ciekawego, tak? Widzę, że ten Sidos tutaj tak stoi w tym miejscu, że ja w ogóle źle do niego pojechałem. No aż tak bardzo szarpnę, to też nie powinienem tam przyczepą, no ale dobra. Już jest. Dawaj, się to dawaj. Czy ja mogłem sobie z przyczepy do przyczepy przesypać? Mi się wydawało. Dawaj. Jedziemy. Ja nie powinien jechać. Ale chyba nie zaczepiłem tego falomodelu. O, teraz falą mi wyskoczyło, dobra. Bo ja musiałem drugi raz kliknąć, ale tylko raz kliknąć. Nie, coś mi ten falomot nie działa. A czemu tak? O, dobra, teraz jest. Po prostu musiałem być tak jakby w biegu i przejechać kawałek. Dobra, nie wiem, dziwne sprawy. Nic nie jedzie. No teraz jedzie, bo widzę na mapie, że się kółko zostawiło od kasy. Powiem wam, że dużo jest tych kul do kupienia na tej zasadzie. Bo ich jest 90 parę. Czy tam 80? 79 chyba jest pól. No ale widzicie, jak się rozwijam szybko tutaj, że się nie rozbiłem wcale. No ale, no wiadomo, tak. Dopiero to jest 8 odcinek. No ale już 8 tygodni minęła ta seria, więc. 2 miesiące już, ale. Będę musiał powoli. No około 10 odcinka myślę. Bo w kolejnym nie będzie nowego nabytku. Na pewno nie. Może nie do dwójki. Na polowych pójdziesz lepiej? Ta siódemka jest taka słaba, że to szok. Nie wiem, co z tą 60-ką nie tak. Kurde, zaraz będę 30 zapinał do siewnika. To zaraz myślę, że oni mają w ogóle. Gdzie się to? Kopią kierunek w lewo, a pojechał w prawo. To może coś z tą 60-ką jest to tak. Widzę, że ona nie może sobie na pusty, kiedy leci na pusty. No, pełną przepę ma pod górę, wiadomo. Na 30 sobie normalnie sobie szła z pełnym przepą. To prawda miała tamtą tonę 300 mniej, no ale. Ale szła normalnie. No nie, no zmieniłem bieg i zaraz większy slip się zrobił. No ja wiem, że ta górka jest troszeczkę górka duża, ale no bez przesady, żeby aż tak zwolnić. A 30 sobie tam ładnie pyrkoczy na full obrotach.
No i 30 zostawię sobie już na tym skupie, nie będę nam zjeżdżał. Albo w sumie zjadę, bo i tak jadę 60 na gospodarstwo, bo muszę przyczepę zostawić na to. Dawaj, jeszcze kawałek, no. Dość radę z innym. Jak on tam pyrkoczy? Pyr, 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 pyr. No, no, 900 obrotów. No, 800 nawet. Teraz dopiero jak z górki to poczuł obroty i się rozpędził. No jak tak to ma wyglądać, no to chyba prawdopodobnie bardzo szybko będzie zmiana. Gdzie tu jest tutaj wynajmowanie? Tutaj. Dobra. No ja się bałem, że to będzie trochę krótko na ten odcinek, ale będzie to wystarczająco długość. Dobra, siódka tu i tu. Kontrolę, altę. Pamiętam. Jak to gówno wyłączyć? Prawy kontrol. Aha. Okej. Dobra, wysypane, wysypane. Pociąg jest? Nie ma pociągu. No dobra. No to jadę na gospodarstwo i najwyżej przybiegnę, jak już przyjedzie pociąg. Bo ja będę na mapie widział, czy pociąg jest już czy nie. Dobra, teraz ta podróż powinna być troszeczkę szybciej, bo z górki. Ale pociągu dalej nie. Dawaj, grzej, 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 mordo, grzej. Tam 3 tony rzepaku, bo 3,5. Rzepak jest po 2... 400 czy 2,5? Nie. No, 2,4,4. A ja 5200 był. No więc... Płać. Dobra, chcę przy to być. No ale same 10 tysięcy ludzi z rzepaku, więc już będzie 18. No, powinno mi wystarczyć jak na stykcie. No. O, jest pociąg przyjechał, ale... W sumie mogę w tą autę. Co? Ja zrobię tak, że chyba wyślę sobie pracownika, który pojechał po sklep, pani na to wcela. W tym czasie za to będę strzelało, to on sobie dojedzie już na sklep. Tak chyba trzeba by było zrobić. Dobra. 30 nie sobie tu stoi, bo ja jej nie potrzebuję. Przejadę do asfaltu. Siódką. I wyślę go na sklep. Nawet na asfalcie stanę. Żeby kolega wiedział, w którą stronę jechać.
Dobra, zawisuj szybciej, no. Przejedź. Albo tu go weźmie na tą polankę. A ja idę szybko sprzedać rzepak i jęczmień. No i dobra. To może tak, pierwszy rok teraz już jest zagrany. Więc teraz już będzie drugi rok, więc już będzie ciekawiej. Tak mi się wydaje, że ciekawiej. Dobra, w sumie mogę pierwszy jęczmień nasypać. Do tego pierwszego sobie rzepak nasypię. Tylko jakaś dziwna, strasznie dziwna kamera jest w tym pociągu. Bo w oryginalnych pociągach na Facebooku mam normalnie, tylko tu jest jakaś taka dziwna. Gdzie on się zablokował? On jedzie? No nie jedzie, no co za tym było? Ja muszę je zobaczyć, bo mnie to denerwuje. A ja chciałbym, żeby on sobie jechał. Przecież tu nic nie masz, baranie. Teraz pojedziesz? No debil. No nie, jeszcze ten mi tu nie działa. Dobra, jedź już, jedź i mnie nie denerwuj. Ale już bez jakiegoś, że się zablokowało, no. Dobra, chcę wam pokazać trochę mapy. Ale chociaż wy już pewnie dawno znacie osadę. Więc przejadę się pociągiem. Po tej długiej prostej. Mógłbym się cofnąć kawałek i już bym miał sprzedany, no ale... Ale nie chciałem już tak bardzo... Może nie tyle co oszukiwać, a... Nie chciałem tak bardzo sobie ułatwiać. No widzicie, że jest strasznie dziwna ta kamera. O, teraz jest w miarę prosto. Po prawej pola nieużytkowe, a po lewej jest pług. No więc dobra, sprzedane, sprzedane. Więc można jechać dalej. Pociąg ręczny. Dobra, nie interesuje mnie. 19 tysięcy, dobra, stać mi. Nie, no widzę, że tutaj ta 60 jest rozwalona. 19 tysięcy dało, no to 1500 dalej na plusie. No ja nic jeszcze daję, jeśli o to chodzi. 18 mi wycinka, no i ja zanim ja to zrobię, to będzie akurat. Zanim ja tu złom się na piosku potoczę. Dobra, gdyby on się trochę szybciej tego ten górki z tą trzewą nie zpiął, to już bym był tam na piosku na coś zrobione wszystko. Czy zrobione wszystko? Nie, ale już bym na piosku na coś, już bym mógł sobie robić to coś tu sam. No i dobra, jestem No i dobra, idę po nowy nabytek. W sumie jak już widać belkę, no to można było się domyślić, co to będzie. Jak powiedziałem, że szoferkę użyjemy, to też. Kupuję sobie oczywiście paszowóz za 26 tysięcy. Trzeba się sprężać, bo zaraz będzie trzeba kończyć odcinek. No i zaraz raz dwa szybko tę belkę wrzucę siana, bo jedną sobie kupiłem. Przed odcinkiem już. Dobra. Szybko to wrzucę. 3,5 tony to powinno być. O, 4,5. A, słoma jest na samym początku, dobra, więc... Ale oczywiście wrzucę sobie słomy do PNR-u, żeby nie było.
wrzucę sobie też łyżkę trzonki. Zobaczymy i będziemy walczyć. Cztery i pół tysiąca siana, no to jest 8. 9 kostek. Kierunek rzutu jest tutaj albo coś? Jest tylko rozwój kursowy. Zobaczymy. Jedną łóżkę szafetkę wyrzucę i zobaczymy, jak to będzie. Ta łóżka ma, ale na to warto. Ale słowo nie musi być w terenie, więc teoretycznie nie muszę jej dorzucać. Ale ja ją wrzucę do tego, żeby już zapewne. Czyli słowo nie ma aż tak dużo, ale... Ale wiadomo, jak to jest. Dobra, stanę sobie tutaj. Tak, żebym miał do wyjazdu. Dobra, Sidus odkryty. A, on się cały otworzył. Idę do babci. No, miśki przyjechali. A bo wrzucę dwie łyżki, zobacz. Fajny ten szafarek. Nigdy z niego nie korzystałem. Kieszonka 2600. A miałem tej kieszonki chyba 60 ton, z tego co pamiętam. O kur... Dobra, jeszcze jednego więcej nie wrzucam. Bo jest 700, no to dwie kostki muszę się słomy dorzucić. A jak to w proporcji wygląda? A, tak to wygląda. Nie, na jedną kostkę siam słomę wrzucę, żeby nie było. Ale tylko jedną. Jedna kosteczka słomy. Siedem sześćset. No dobra, wrzucę jeszcze jedną. No nie! O, wyniosłem całą teraz, dobra. A resztę do karmienia wrzucę, to jest 30 litrów. No i dobra. Wjeżdżam i zobaczę, czy ja mogę to w ogóle wysypać. Coś teoretycznie mógłbym bez słomy robić ten TMR. Dobra, jest. O jest, nie na tą stronę. Ale dobra, pokaż mi krowę, o to mi chodzi. Jeszcze jeden TMR sobie po odcinku umieszczę. A nie, ja nie umieszczam ten TMR, opuścimy siano. Więc tutaj musi starczyć do... Nie wiem sobie do kiedy. To i musi starczyć aż do... czerwca. Bo w czerwcu się zobaczymy na sianokosach. A może w maju, zobaczę. Ale chyba w czerwcu. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. 24 minuty. Ale więcej lerów to nie miałem zaplanowane, więc... Na razie, papa.